pokażę wam teraz mniej więcej, jak wygląda mój dojazd do domu i czy takim autem da się dojechać. A więc dojazd mniej więcej jest taki, a muszę jechać bokiem i mniej więcej prześwit auta wygląda tak. Te tutaj ślady na tym splitterze dolnym, to są jeszcze ślady z, no, za poprzedniego właściciela, zrobione w Kanadzie. Ale no, jak widzicie, prześwit auta jest niski. Obrócę wam może kamerę i pokażę, jest bardzo mało miejsca. No więc jadę bokiem, zazwyczaj jadę po tej kolejnie tutaj kołem. I po drugiej, bo jakbym jechał po prostu w tych żłobieniach w środku, to by no tarł spodem, tak? Dopiero co skręciłem, więc ale się prezentuje samochód fenomenalnie. Dobra, siadam i do zobaczenia później, bo muszę się tu skupić i 10 na godzinę jechać. Cześć wam wszystkim, już z wnętrza. Odwiozłem mojego synka do przedszkola. I pan powiedział, ale piękny dźwięk. Żeby kiedyś przyjechał na wiosnę, bo chłopaki chętnie, koledzy z przedszkola by sobie posłuchali takiego głosu. To jest coś pięknego. Patrzysz na ten samochód, obracasz się, jak wychodzisz i cieszysz się, że do niego wracasz. Obracasz się, jak go zamykasz. To jest coś pięknego. No fajne, mimo że zima, szyba lekko otwarta, w środku jest ciepło, ale po to, żeby słyszeć ten dźwięk, tak? Jak jechałem z młodym, to też powiedział, żeby ten tłumik dać głośniejszy. To jest fajne, że jest tłumik aktywny, bo mamy dwa rodzaje, jakby dwa samochody, tak, bo mamy głośny taki, jak powinien być, i mamy cichy, kiedy chcemy jechać na trasę, a taki rodzinny, nie? Kurde, no, cieszy się Michał, brzydko mówiąc. Krzyknę szybę, żeby, nie wiem, czy to słychać, ale ja to słyszę, aż przeszywa ten dźwięk. Minus, od razu przejdźmy może do minusów. No to minus jest taki, że samochód ma no, niższy prześwit niż standardowy Mustang. Na progach trzeba uważać, wyższy krawężnik. Tak naprawdę do pół krawężnika jesteście w stanie wjechać, takie małe, niskie, żeby nie zawadzić tym splitterem, aby nic nie urwać. Więc należy zapomnieć. No i szerokość opon z przodu to aż 295. Czyli mamy do czynienia z autem niemal. Wszyscy się śmieją, że Mustangiem trzeba celować w drogę, ale tutaj mamy samochód niemal torowy. To jest auto, przypominam wam, Karol Shelby to był kierowca, konstruktor samochodów wyścigowych, Ford GT, Cobra, AC Cobra. To są samochody, które stworzył, stąd się wzięła ta Cobra na kierownicy, tak? Nie tylko na kierownicy, ale i z przodu, z tyłu jeszcze nie mam, ponieważ ktoś mi zajumał i będę musiał dokupić, a niestety dostać Cobrę nie jest prosto. A ja sobie postanowiłem, że zmienię te Cobry na czerwone, więc gdzieś tam znalazłem na eBayu w Stanach i już chyba są zakupione. To jest samochód, ktoś powie, no Mustang tego, no w takich warunkach jak teraz jeżdżę, czyli jest blisko zera, jednego stopnia, nie wykorzystacie mocy tego samochodu, ponieważ gubi on trakcję. Da się nim jechać tak, żeby przyczepność była, ale no, no on ją gubi i nie ma co. Nie ma co mówić, że nie będzie tej trakcji gubił. Nie ma on takiego momentu jak Camaro z dołu, że jest błach i od razu mieli kołami. I to jest fajne, ponieważ do 3000 obrotów da się tym autem normalnie, spokojnie jeździć. I to jest wielka zaleta takich aut, gdyż on jest cichy do 3000 na normalnym trybie, do 3,5. I niezbyt narowisty, czyli pozwala normalnie ruszyć z miejsca, bo jak ten moment obrotowy jest od razu z dołu, pach, to w warunkach gorszej przyczepności jest po prostu ciężko autem ruszyć. Przypomnę wam, że ten samochód, rozmawiałem kiedyś z kolegą, który tam specjalizuje się w amerykańskich autach przez Instagrama i mówi, że Shelby to jest to samo, co zwykły Mustang. Ja mówię, okej, to ja przywiozę, mam tam do wymiany dwa małacze, przeszczep mi za zwykłego Mustanga. Otóż kolega nie miał racji. Ten samochód jest w 60-70% inny od standardowego Mustanga. Ma inne amortyzatory, inne, mówię o tych dużych, mających znacznie wahaczach, inne panele, jest chłodnica skrzyni biegów dodatkowa, jest silnik inny, jest skrzynia biegów inna, no, no tak naprawdę no, większość tych ważnych podzespołów jest inne, no, kołyski są inne, no, sprawdzałem numery części, gdyż mam drugiego Shelby'ego, który wymaga już naprawy blacharsko-lakierniczej i
zamawiając tam części, po prostu każdy panel, prawie nic nie pasuje ze zwykłego GT, czy tam 3723. Także gadanie, że to jest i to się nie prowadzi, to ktoś widocznie tym autem nie jechał, po prostu nie jechał, nie miał okazji nawet siedzieć na pasażera. To auto jest sztywne konstrukcyjnie, świetnie się trzyma drogi. No, przy 3500 zaczyna się zabawa, jest większy moment obrotowy i zaczyna zamiatać już tyłem w takich warunkach, ale trakcja działa dużo lepiej niż w standardowych Mustangach, jest dużo bardziej czuła. Czyli można powiedzieć, że ten samochód jest bezpieczniejszy, bo zwykłego Mustanga 5.0 czy 2.3 już by łamało zdecydowanie bokiem, a tutaj ta trakcja dużo szybciej działa. Mi się wydaje, że tu elektronikę musi gdzieś podrasować ze względu na to, żeby ten samochód był po prostu bardziej przyjazny. No bo jak wiecie, Mustangiem zwykłym nie jest trudno przy działającej kontroli trakcji postawić go w poprzek drogi. Tutaj już jest gorzej, jest ciężej. Czyli musicie wyłączyć tą trakcję, żeby tak zrobić. I tak powinno być w każdym Mustangu. Poza tym to auto też ma szperę mechaniczną i jakby ciężej jest, to auto lepiej się trzyma drogi, lepiej wgryza się w asfalt, więc ciężej jest wymusić na nim poślizg, co też ma wpływ na prowadzenie. Jeżeli mi nie wierzycie, że to auto jest szybciej, to sprawdźcie sobie czas na Nürburgringu Shelby GT350R versus M4 GTS. Te czasy są niemal identyczne, a BMW to jest wyznacznik prowadzenia. Mamy dwustopniową trakcję. Na razie nie odważyłem się wyłączać drugiego stopnia, a pierwszy stopień pozwala na delikatne. Ale bardziej niż delikatne uślizgi. Więc to jest na razie dla mnie wystarczające. Chcę się wjeździć w ten samochód. Nie chcę przede wszystkim jemu zrobić krzywdy, gdyż do tego auta mam respekt. No to auto kręci się do 8200 obrotów i jest manualny, więc ma 500 ponad 20 koni, więc jest co ujarzmiać. Dobrze, że jest dziewiąta, bo mnie przynajmniej tu matki z moimi dziećmi nie będą liczować, że budzę im dzieci po osiedlu. No to jest naprawdę głośne, ale ten dźwięk jest przyjemny, da się z nim żyć. To nie jest taki rezonujący dźwięk, którego będziesz miał dość po nie wiem, siedzeniu. Wsiądziesz czasami w auto 2 minuty i masz dość, mówię, nie wiem, zatkaj ten tłumik, cokolwiek, tak? Jedziemy umyć Shelby'ego, ponieważ będzie nakładana ceramika na dwa elementy, na trzy elementy, bo brakło. Po prostu nie starczyło nam wtedy materiału, czyli ceramika się skończyła. I będziemy zmieniać lampy na europejskie. Spodobacją ta lampa. No bierz Dyszkę. Nie chcesz? Nie lubisz? A? Próbujemy go umyć tylko i wyłącznie wodą zdemoralizowaną, jak to się mówią. Suszymy go trochę i wjeżdżamy do ciepłego miejsca, żeby samochód się zagrzał, żeby można było z powrotem te 2-3 elementy, które nie mają ceramiki, można było delikatnie odtuścić jeszcze ipą. I tak przygotowany samochód będziemy. Bo oczywiście, jeżeli się to wszystko zagrzeje, będziemy ceramikę. Podejdź, że sto kamerę, teraz my się tu w chemików bawimy. A gdzie? Masz jakieś ten? Zapomniałem namoczyć uzdy. No kurlej! Nie knij tyle, bo trzeba będzie wszystko wypikać. Pi, 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 pi. Gdzie w ogóle nie będzie słychać. Ty, a tu no roga żeś nie położył. No bo Jożek panie położył je, no to wyschło już. Dobry, niech ci będzie. Dobry. Jo, ty widzisz, jakby Adam miał na ksywę, jakby mieszkał na Śląsku? Ceramiczna pyra. To jest poradnik G-Technik, jak nakładać ceramikę, tak? Jak nie nakładać ceramikę? How not? Jak to zrobić, żeby było tanio i... Niedobrze. Marcin wymyje gąbką. Dobra, tres tej strony, ty. Try. Nagram relację gościa, który robi relację. Będzie diss relacji. This is relacja. Znaczy
Tam jest Marcin. Kaj, będziesz w domu. Rzuć telefonem, to się wyłączy. O, też nie wie. Też na 112, włączenie alarmowe. Adam, ty wiesz, jak to wyłączyć? Nie mów, że gadasz na relacji, jak wyłączyć relację. Ja jestem prawdziwy. Dołączy, patrz, na żywo, tu X-em pewnie, nie? Czekaj, to ja zaraz zobaczę, ile ludzi się włączy na relację. No, ale to najpierw trzy i później będziesz relacjonował. To żeś to dotarł? No i patrz, odzwaniam do żony i poczta głosowa. Cześć, jestem Adam, Kamil będzie moczył, a ja będę Thor. Tu trzeba od razu docierać, bo to jest bardzo oleiste. Bardzo ciężko jest to po chwili dosłownie wetrzeć w lakier, żeby to było jednolite. To zaszczyt Kamzej, taką ceramikę nakładać. Tak. Taki samochód dla takiego gościa, nie? No, dlatego robię to na kolanach. A ostatni raz na kolanach był przy pierwszej komunii. Przy drugiej, bo pierwszej nie zdałem. Jak Adam, co sądzisz o tej ceramice? Warto? Myślę, że mega, mega efekt. Zresztą widać było na fragmencie z myjni, nie? Gdzie po prostu mega to auto kropelkowało tam w tych miejscach, gdzie była ceramika nałożona. W ogóle było umyte, nie trzeba było nic z tym robić, sama woda. No a folię warto, tym bardziej, że to nie jest jakiś nie wiadomo jaki koszt, nie? Jeżeli się zrobi samemu. No bo generalnie tak, ceramika jak można nałożyć na zwykły lakier, no to największym kosztem w nakładaniu ceramiki jest przygotowanie samego lakieru, nie? No bo tak naprawdę sam koszt samej ceramiki to jest... Kurczę, dasz. Nie wiem, prawdopodobnie za 2-3 lata będzie trzymać, no nie? To wiesz, sama folia, ile folia teoretycznie wytrzyma? 5 lat? Też wiesz, oczywiście gigantyczne znaczenie ma to, jak ty będziesz dbał o tą folię, jak będziesz tak będzie, nie wiem, auto stało na słońcu, jak dużo będzie jeżdżone i tak dalej, no to raczej samochód nie będzie do codziennego użytku, więc ta folia z ceramiką na pewno się długo utrzyma na tym aucie. Nie będzie do niej rok trzymania. Także... To, że ty siedzisz, nie znaczy, że jest k***a skończona. To się nagrywa? Tak. Strasznie wolno mu to idzie. Jeżeli chcecie więcej vlogów z Shelby'im, już niedługo będą vlogi też 911. No. Vlogi ile pali, przyspieszenia z dragi i tak dalej, więc jeżeli... Z czego? Jakie dragi? Dragi to taka aplikacja. Dragi? Powiedział z dragi. Tak, mamy taką aplikację do mierzenia przyspieszeń, przeciążeń, hamowań. Marcin ma trochę inne skojarzenia, ale mniejsza z tym. Więc do zobaczenia, udostępnij ten odcinek, zostaw łapę w górę, napisz komentarz. Czy dobrze Kamil Kamzaj kładł ceramikę? Trzymajcie się, hej!